Czy jesteś jedną z osób, które cierpią z powodu lęku? Czy czujesz się przytłoczony, zestresowany i niespokojny? Jeśli tak, to nie jesteś sam. Lęk jest poważnym i powszechnym problemem, który dotyka milionów osób na całym świecie. Jeśli zatem szukasz sposobów na złagodzenie objawów tego stanu, to nie szukaj dalej. Dziś opowiem o witaminach przeciwlękowych. Witaminy te zdecydowanie zmniejszą lęk, pomogą ukoić nerwy, zmniejszyć stres i poprawić ogólny nastrój. W dzisiejszym filmie opiszę najlepsze witaminy oraz minerały, które wygonią z Państwa ciała niepokój. Opiszę również, jak działają oraz to, jak włączyć je do swojej diety. Więc jeśli jesteś gotowy, aby przejąć kontrolę nad swoim lękiem i poprawić swoje zdrowie psychiczne, posłuchaj dzisiejszego odcinka do końca i odkryj moc witamin o właściwościach przeciwlękowych. Co bardzo ważne, na końcu tego odcinka opowiem o tym, jakie pokarmy w naszej diecie mogą zaostrzać stany lękowe, to po pierwsze, ale to co bardzo ważne, jakie choroby mogą powodować lęk. Więc to nie jest tak, że zawsze musimy leczyć stany lękowe, bo może się okazać, że lecząc chorobę podstawową, pozbędziemy się lęków. Dlatego poproszę pozostać ze mną do samego końca. Tytułem wstępu to tyle. A ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy film. A dziś ponownie rozpoczniemy od królowej witamin, czyli od witaminy D. Witamina ta w większości osób kojarzy się z odpornością, natomiast mało kto wie, że jest krytycznie ważna dla naszego umysłu. W najnowszych badaniach możemy przeczytać, że niski poziom witaminy D jest związany z nasileniem lęku oraz stanów depresyjnych. A już 6-miesięczna kuracja ilości 1600 jednostek międzynarodowych witaminy D dziennie, wyrównująca jej niedobory oczywiście, jest w stanie wyciszyć uporczywe dolegliwości lękowe u pacjentów. A jeśli zastanawiają się Państwo, jak dostarczyć sobie ten cenny składnik i stłumić stany lękowe, jak woda gasi ogień, to podpowiem, że znajduje się on w takich produktach jak jajka, przetwory mleczne czy też ryby morskie. Jednak stosując samą dietę, będzie trudno uzupełnić nam niedobory. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest wystawienie skóry na działanie promieni słonecznych oraz wprowadzenie stosownej suplementacji. W szczególności, jeśli Państwa poziom witaminy D spadnie do niebezpiecznie niskich poziomów. Przechodząc dalej, jak doskonale wiemy, dobrą koleżanką witaminy D jest witamina K. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że jej niedobór może pogarszać naszą zdolność do radzenia sobie ze stresem, a co gorsza, ze strachem. W badaniu z 2019 roku dowiedziono, że wyższe spożycie witaminy K w diecie było istotnie związane z mniejszą obecnością objawów depresyjnych, co sugeruje rolę tej witaminy w zapobieganiu oraz leczeniu obniżonego nastroju. A teraz podpowiem Państwu, jak szukać owej witaminy w jedzeniu. Przykładami takich produktów są jarmuż, szpinak, brukselka, sałata rzymska i lodowa, rukola, roszporka, kapusta włoska czy też szparagi. A kolejną grupą witamin o cudownych właściwościach wyciszających lęk są witaminy z grupy B. W świecie nauki już dawno okrzyknięto ich regularne dostarczanie wraz ze zbilansowaną dietą naturalnym sposobem na uodpornienie ludzkiego organizmu na stres i przeciwdziałanie stanom lękowym. W tym wypadku warto skupić się na trzech konkretnych witaminach i zacznę od pierwszej z nich, a mianowicie witaminy B6, zwanej również pirydoksyną. Bierze udział ona w tworzeniu neuroprzekaźników, które zarządzają naszym samopoczuciem, w szczególności serotoniny oraz kwasu gamma-aminomasłowego. Nic zatem dziwnego, że gdy jej brakuje, pojawia się pewien dysbalans, które w efekcie sprawia, że trzęsiemy się przed wszystkimi strachami tego świata. W badaniach czytamy, że jej wysokie dawki wpisują się w strategię antystresową. A jeśli chodzi o naturalne źródła pirydoksyny, to znajduje się ona m.in. w kaszy gryczanej, odrębach oraz w mięsie. Idźmy zatem w górę drabiny witamin z grupy B i wylądujmy na witaminie B9, która znana jest szerszemu gronu jako kwas foliowy. Okazuje się, że ten składnik pokarmowy, który częściej kojarzony jest z ciążą, jest szalenie istotny w kontekście stanów lękowych.
Jej niski poziom w osoczu, a zwłaszcza w naszych czerwonych krwinkach, występuje u osób, które cierpią na omawiane przeze mnie dzisiaj problemy. Gdy jednak połączymy je z jeszcze jedną witaminą z grupy B, o której opowiem dosłownie za chwilę, to powstanie swego rodzaju superwitamina, czyli nasza superbroń przeciwko zaburzeniom lękowym. Ale zanim do tego przejdę, to podpowiem, jak wdrożyć tę witaminę do swojego jadłospisu. Przede wszystkim stawiajcie Państwo na takie pokarmy jak rośliny strączkowe, buraki oraz zielone warzywa liściaste. Oprócz tego można wspomagać się szparagami, brokułami, brukselką, kalafiorem, żółtkami jaj, kiwi, bananami, awokado oraz ziarnami słonecznika. Aby zakończyć temat witamin z grupy B w kontekście redukcji lęków, pozostało mi powiedzieć o drugiej witaminie, która razem z kwasem foliowym stworzy tę wspaniałą, mityczną superwitaminę na lęk. Chodzi oczywiście o witaminę B12. Dlaczego to połączenie działa antylękowo? Ponieważ razem pomagają naszemu organizmowi produkować serotoninę, zwaną potocznie hormonem szczęścia. Teraz już chyba nikt się nie dziwi, że osoby z deficytem witamin z grupy B znaczną część czasu spędzają na umartwianiu się, bo po prostu inaczej nie potrafią. Ale pamiętajmy, niedobór witaminy B12 może wywołać nie tylko lęk, ale także apatię, pobudzenie, zaburzenia koncentracji, bezsenność, urojenia, halucynacje słuchowe oraz wzrokowe i co bardzo ważne, zdezorganizowany proces myślowy. No i teraz pytanie. Gdzie można znaleźć tę witaminę, która dopełni tego trio, o którym wspomniałem wcześniej? Otóż witaminę B12 znajdziemy w mięsie, w podrobach, przetworach mlecznych oraz jajkach. A następna na naszej dzisiejszej liście jest witamina, która absolutnie nie kojarzy się z zaburzeniami lękowymi, a raczej z odpornością i działaniem przeciwzapalnym. Uwaga! Chodzi o witaminę C. W jednym z badań czytamy na przykład, że dawka 500 mg witaminy C dziennie zmniejszała poziom lęku już po 14 dniach suplementacji. Warto zatem, aby każdego dnia na Państwa talerzach znalazły się pokarmy, które obfitują w tę witaminę. A są to przede wszystkim papryka, owoce dzikiej róży, owoce cytrusowe, acerola, czarna porzeczka, agrest, kiwi, czerwona kapusta oraz brokuły. Przejdźmy zatem dalej. Opowiedzmy o witaminie E. Jest to witamina, która jest kojarzona raczej z urodą, ponieważ bierze udział w tworzeniu pięknej skóry, włosów oraz paznokci. Ale dlatego, że jest silnym przeciwutleniaczem i to właśnie dlatego stanowi doskonałą terapię uzupełniającą dla wszystkich zaburzeń lękowych. Strach oraz napady lęku dla ludzkiego organizmu to duży stres, który przyczynia się do wzmożenia stanu zapalnego. Zatem, co zrobić, aby go zniwelować i pomóc sobie w walce z lękiem? Otóż włączyć do diety produkty, które są silnymi antyoksydantami, a w tym witaminę E. A jakie są najlepsze źródła witaminy E? Na przykład oliwa z oliwek, migdały, olej słonecznikowy, orzechy laskowe, kiełki oraz zarodniki nasion zbóż. I aby dopełnić tego antyoksydacyjnego trio, nie może tutaj absolutnie zabraknąć ostatniego ogniwa, czyli witaminy A, a dokładniej mówiąc prowitaminy, czyli beta-karotenu. Umyślnie zestawiłem trzy ostatnie witaminy o właściwościach antyoksydacyjnych właśnie w tej kolejności, czyli witamina C, witamina E oraz witamina A. Otóż w jednym z badań zastosowano połączenie tych trzech elementów, czyli witaminy C, witaminy E oraz beta-karotenu w takim protokole suplementacyjnym, który w efekcie przyniósł wyciszenie dolegliwości związanych z lękiem uogólnionym. Jeśli zapytacie Państwo, ile dokładnie podawano każdej substancji, to było to kolejno 600 mg witaminy A, 1000 mg witaminy C oraz 800 mg witaminy E dziennie przez okres 6 tygodni jako terapia uzupełniająca. A beta-karoten znajdziemy wszędzie tam, gdzie zauważymy czerwono-pomarańczowy kolor w królestwie roślin, czyli na przykład w papryce, w batatach, w pomidorach, w dyni, w morelach, w brzoskwini czy też w papai. A ostatnim wartym uwagi minerałem w kontekście wyciszania stanów lękowych na naszej dzisiejszej liście
jest pierwiastek, którego bardzo duże ilości możemy znaleźć w orzechach brazylijskich. Myślę, że wszyscy wiemy, że chodzi o selen. Pierwszą bardzo ważną informacją na jego temat w kontekście oczywiście niepokoju jest to, że jego niski poziom w naszym ciele jest związany z odczuwaniem lęku i uwaga, nawet u dzieci. A na potwierdzenie skuteczności wystarczy spojrzeć na badania, z których jasno wynika, że 5-tygodniowa suplementacja w ilości 100 mikrogramów selenu dziennie wpływa na zmniejszenie odczuwania stanów lękowych. W tej samej analizie naukowcy oszacowali, że im niższy poziom selenu w diecie, tym więcej doniesień o stanach lękowych, depresji i zmęczeniu. A na sam koniec dzisiejszej listy zostawiłem sobie jeszcze jeden istotny składnik pokarmowy, który doskonale wpływa na nasze samopoczucie i zmniejsza ryzyko wystąpienia niepokoju oraz lęku. Chodzi o kwasy tłuszczowe omega-3, czyli kwas EPA, czyli eikozapentaenowy, oraz kwas DHA, czyli dokozaheksaenowy. Duża metaanaliza licznych badań sugeruje, że brak kluczowych kwasów tłuszczowych, a w tym EPA oraz DHA, może w naszym mózgu wywołać różne zaburzenia behawioralne oraz neuropsychiatryczne, a w tym zaburzenia związane z lękiem. W jednej z analiz suplementacja kwasami tłuszczowymi omega-3 w ilości ponad 2000 mg EPA i ponad 300 mg DHA doprowadziła do 20% redukcji objawów lękowych wśród studentów medycyny. Tutaj tylko szybko przypomnę, że te dwa kwasy odnajdziemy w tłustych rybach morskich, a w tym w makreli, w łososiu, pstrągu, w tuńczyku, w śledziu lub, jeśli ktoś też woli, w suplementach diety. To jest dla tych, którzy nie przepadają za smakiem ryb. W porządku. Omówiliśmy już witaminy oraz minerały, które wpływają na obniżenie odczuwania lęku oraz strachu. Jednak oprócz takiego praktycznego poradnika dietetycznego, warto, aby mieli Państwo świadomość również tego, czego objawem mogą być właśnie powyższe odczucia. Prawdą jest, że zwykle nie pojawiają się one od tak. Mogą one za to oznaczać, że w naszym organizmie dzieje się kilka niepożądanych sytuacji. Zatem, jakich stanów chorobowych objawem może być lęk oraz strach? Po pierwsze, zaburzenia lękowe mogą być wynikiem pogorszonej pracy tarczycy. Na pewno ci z Państwa, ci z moich słuchaczy, którzy borykają się z niedoczynnością tarczycy albo też chorobą Hashimoto, mogą na ten temat powiedzieć nieco więcej. Jednak niestety to nie wszystko, ponieważ lęk może pojawić się na przykład jako powikłanie cukrzycy czy też zaburzeń metabolicznych oraz kolejno, może dotykać osób z chorobami układu oddechowego i uwaga, z chorobami sercowo-naczyniowymi. Proszę w szczególności nigdy nie bagatelizować takich zaburzeń lękowych, które mają charakter nawracający. Warto zgłosić się wtedy po poradę do psychiatry i ustalić, czy nie są one początkiem stanów depresyjnych. A stany depresyjne, jak mówiłem w jednym ze swoich wcześniejszych filmów, są bardzo często wynikiem niedoborów pokarmowych, a w tym witamin z dzisiejszego filmu. Pytanie kolejne. Jak objawiają się zaburzenia lękowe? Otóż zaburzenia lękowe to nie tylko uczucie strachu, które czujemy gdzieś głęboko w naszych ciałach. Okazuje się bowiem, że składa się na nie cały zestaw symptomów dających nam się w emocjonalne i fizyczne znaki. Po pierwsze, jest to uczucie nerwowości, niepokoju i takiego wewnętrznego napięcia, które jest trudne do opanowania. U niektórych osób objawiają się one również poczuciem nadciągającego niebezpieczeństwa, którego często nie da się logicznie wytłumaczyć. I teraz bardzo charakterystyczny objaw. Zaburzenia lękowe bardzo często sprawiają, że jesteśmy mniej chętni do wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi i stajemy się bardziej wycofani społecznie. A jakie symptomy w naszym ciele powinny dać nam do myślenia? Jest to przede wszystkim pocenie się w obecności osób nieznajomych, stres w obecności osób nieznajomych, uczucie osłabienia, zmęczenia, pogorszenie się zdolności umysłowych, w szczególności trudności z koncentracją oraz pamięcią. Co ciekawe, osoby odczuwające lęk bardzo często nie potrafią skupić się na niczym innym niż pojawiających się natrętnych myślach, które sugeruje im umysł. W ich głowach tworzy się takie błędne koło problemu, który generuje u nich lęk.
Innym elementem, którego absolutnie nie możemy bagatelizować, a wręcz należy zacząć działać, gdy tylko się pojawi, są problemy żołądkowo-jelitowe. Lęk może zaskoczyć nas także w nocy i skutecznie zaburzyć nam sen. Jeśli często wybudzacie się Państwo ze snu i nie możecie zasnąć, ponieważ umysł podsuwa niekorzystne obrazy, które niestety nie mają racji bytu, może to być objaw zaburzeń lękowych. Pytanie następne i bardzo praktyczne zarazem, czyli co zaostrza zaburzenia lękowe? Otóż mogą być to przede wszystkim wysoko przetworzone pokarmy, a w tym cukier rafinowany, ten taki biały z cukierniczki, a także substancje, uwaga, kofeina, ta, która jest zawarta w kawie, to też kawa, jak widzimy, nie jest dla wszystkich. Kolejno, alkohol oraz coś, czego niewiele osób się spodziewa. Słodziki, szczególnie aspartam. Pytanie kolejne. Kiedy udać się do lekarza? Otóż większość osób stara się sobie samodzielnie radzić ze stresem i z lękiem. Jest to takie naturalne wyjście, ale tylko do momentu, do którego ich poziom nie przekracza Państwa możliwości psychicznych. Jeśli zmiana diety, wprowadzanie do niej omawianych dziś witamin i składników odżywczych oraz korzystanie z metod relaksacji nie pomaga, to znak, że należy skierować swoje kroki do specjalisty. Jeszcze raz podkreślam, nie bagatelizujmy tej sytuacji i nie pozwólmy jej przerodzić się w nerwicę. Tak może skończyć się przewlekły lęk. Dodam tylko, że jej głównym symptomem są bóle, kołatania serca, niedolegliwości żołądkowo-jelitowe, niewiadomego pochodzenia. I na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.